Witam serdecznie, z tej strony iRocket. Zapraszam Was dzisiaj na unboxing tutaj kamery Xiaomi i Dash Smart Camera. Kupiłem ją niedawno, zamówiłem do swojego samochodu. Może zacznijmy odpakowywanie. Może tutaj przetnę. Udało się. Nie chcę za bardzo tutaj nic zniszczyć. Dlatego tak delikatnie tą folijkę będę rozcinał. Mam nadzieję, że będzie dobrze tam widać na ekranie, że nie będzie jakoś to bardzo prześwietlone. No, folijka mniejsza z folijką. Mniejsza z folijką. Najważniejsze, co jest wewnątrz. Troszkę jest różnica w prześwietleniu, ale to nic. Tworzymy sobie, ściągniemy sobie taką tutaj czerwoną opaskę. Kurczę, nie chcę schodzić. Dobra. Odłożę sobie ją na bok. I specyfikacja jaka jest, w zasadzie każdy widzi. Myślę, że to nie będzie tutaj przeszkodą. Spróbuję może gdzie indziej fokus złapać. Dobra, może tak będzie lepiej. Dobra, otwieram. Dobra, troszkę się wysunęło. Już będzie łatwiej. Dobra, teraz już może wypadnie. Albo się przynajmniej wysunie. Dobra, jest. Na topie. Na samej górze mamy właściwą kamerkę i dash. Troszkę zakurzona, ale to nie wiem, czy to po prostu może karton, czy coś. Na obiektywie jest osłona, taśma, na wyświetlaczu. Tak samo. Widzę, od mojej ręki odparowało. Dobrze. Czekaj, sobie odłożymy tu na bok. Dalej wewnątrz jest, no i takie, żeby się wyświetlacz nie porysował. Dalej mamy i to chyba jest instrukcja, ciasno strasznie, nie, to jest i, thank you for choosing i, to jest bodajże naklejka, sobie można nalepić na szybę w lewym górnym rogu albo w prawym górnym rogu, wtedy kamerka będzie nagrywać nam z logiem. Nie no, żartuję. Jest wlepka, można sobie ją gdzieś przykleić. Poniżej jest gwarancja opisana. Dalej. Może to się da całe wyciągnąć? Byłoby łatwiej to potem. Instrukcja obsługi. Angielski. Hiszpański. Włoski. To jest chyba francuski, tak, niemiecki, nie ma polskiego, jak zwykle. Dalej w opakowaniu jest, kurczę, karta pamięci, nie złapie mi fokusa, SanDisk Ultra 16 GB, klas 10, to jest miłe zaskoczenie. Niby na opakowaniu było napisane, że jest karta pamięci. Dalej nie było napisane niby, że jest. I takie miałem niemieszane jakby uczucia, to można powiedzieć, bo niby jest, a nie ma i nie wiadomo. Dalej kabel USB. Tutaj trzeba to może rozciąć, będzie lepiej. Dobrze. Tak, moment, ja sobie jedną rzecz popatrzę tutaj na kablu, bo jest złącze kątowe i ono jest kątowe na dół czy kątowe do góry, kamerka wisi tak, złącze jest kątowe do góry, czyli elegancko.
Tak jak być powinno. Mocno trzyma. Teraz nie wyciągnę. No, udało się. To kamerka, kabel, karta pamięci. Tu pod tą stroną powinna być jeszcze ładowarka. Schowana tam jest. I uchwyt. Dobrze, tu już nic więcej nie ma. Nie wiem, można pochować. Dość fajnie to zapakowane. Ładowarka to bardziej ładowareczka, ale. No, ile ona daje? 1 amper. No, spoko. Trzeba będzie coś instalację przerobić w aucie. Delikatnie plus uchwyt do kamerki. Niewielki. Ale myślę sobie, że to dobrze. Tu jest jedno ustawienie, tu jest drugie kulowe. Tak się zapina. Czekajcie. Tak, w tą stronę musi iść. Dość to. No, tutaj chyba jakiś zatrzask jest, czy coś. Zobaczymy zaraz. Tą drugą stronę nie pójdzie. Nie, to musi być w tą. Nie chcę mocno tego na siłę robić. Ale chyba nie chcę, ale chyba muszę. Spróbuję tą kulę odkręcić. Albo dokręcić. Patrzę sobie tu do kamerki poza kadrem. Ok, to musi być. Mocno dociśnięte. Wtedy być powinno dobrze. Szczerze nie wiem, mniejsza z tym. Kiedyś to sobie zaczepię. I może po prostu Chińczyk troszkę krzywo wykonał i wyszło jak wyszło. Ale tak. Tak jak jest tutaj napisane na opakowaniu, mamy lidar smart camera. Do tego adhesive trim mount bracket, czyli to. USB car charger, czyli ładowarka, czyli to. Micro USB power cord, czyli to. User's guide manual, memory card. Także wszystko jest. Tak się prezentuje zestaw. Ja sobie to przetestuję. Wrzucę może jakieś przykładowe nagranie jeszcze dzisiaj. Zobaczymy. Tymczasem to tyle z unboxingu. Tak się prezentuje cały zestaw. Mówię szczerze, jestem zaskoczony tą kartą, bo było napisane po angielsku, że jest. Po polsku nie było tego wspomnianego. Ale teraz mi pewnie fokusu nie złapie. Ale nie było wspomniane po polsku, że jest karta pamięci. Tak nie wiedziałem, czy jest, czy nie ma, ale widać, że jest. SanDisk Ultra 16 GB to na dobry początek zawsze coś. Jak już mam zamówioną kartę 64 GB, więc będzie na dłużej. Tymczasem ja dziękuję za oglądanie. Na razie.